Panie trenerze, bardzo dobrze weszliście w nowy rok. Ta przerwa świąteczna, noworoczna chyba dobrze wam zrobiła treningi w Sylwestra. W dwóch ostatnich meczach powyżej 100 punktów, 114 w Bydgoszczy, 104 w Płocku. Świetna skuteczność. Jesteście chyba zadowoleni z występów. No tak, na pewno cieszy nas to, że idziemy w dobrym kierunku pod kątem organizacji ataku i obrony i ogólnie gry drużyny. Nie wiem, czy akurat miało na to wpływ trenowanie w Nowy Rok i w Sylwestr. Bardzo możliwe, że nie do końca, natomiast tak mamy już przyjęte w klubie, że nie robimy sobie wolnego po wcześniejszym wolnym w święta i trenowaliśmy faktycznie zarówno w Sylwestra, jak i dwa razy w Nowy Rok, rano i po południu. Sam mecz w Bydgoszczy na pewno zaskoczył mnie samego. Blisko 120 rzuconych punktów w meczu wyjazdowym. Dawno nam się to nie zdarzyło, szczególnie, że jest to bardzo gorący teren. Tychy we wcześniejszym meczu wygrały tam jednym koszem. A w tamtym sezonie mecz był bardzo na styku. Dokładnie, w tamtym sezonie napociliśmy się tam bardzo, straciliśmy mnóstwo serca po trzech rzędowych porażkach, wygraliśmy tam jednym punktem. Stąd podeszliśmy do tego meczu z olbrzymim zaangażowaniem i dało to efekty. Natomiast 31 asyst zarówno w meczu w Bydgoszczy, jak i 34 asysty w meczu w Płocku pokazuje, że gramy kolektywnie, jesteśmy prawdziwą drużyną na boisku. Gramy bardzo zespołowo, no i przede wszystkim skutecznie. W niedzielę pierwszy mecz w tym roku kalendarzowym, do Krosna przyjeżdża zespół z Poznania. Zespół, który jest mieszanką bardzo młodych zawodników, ale też i rutyniarzy, m.in. Adama Metulskiego. No tak, przygotowujemy, jesteśmy w trakcie przygotowań, jesteśmy po pierwszej analizie wideo, jutro mamy drugą. Zespół z Poznania to na pewno doświadczenie z młodością, mieszanka. Grają bardzo agresywną obronę na całym boisku, grają obronę kombinowaną, zarówno strefową, jak i każdy swego. Mają młodych, nieobliczalnych zawodników, takich jak... Brat Dawida Brenia. Jest brat Dawida, jest bardzo dobry rozgrywający, jest dobry zawodnik na pozycji numer 2, także... Na pewno nikogo z tych zawodników nie można lekceważyć. Mieliśmy w pierwszej kolejce, w pierwszej rundzie tam dosyć ciężki mecz i na pewno podchodzimy do tego meczu i przygotowujemy się bardzo, bardzo solidnie. Wiadomo, że gdzieś tam w głowie zapala się lampka meczu wyjazdowego z Legią, natomiast staramy się o tym nie myśleć i w pełni skupić się na pojedynku z Poznaniem. Czyli póki co na razie przygotowania jeszcze pod kątem wyjazdu do Warszawy i Legii na razie nie może. Nie ma, bo być nie może. Uczulam zawodników, żeby nie myśleli o tym meczu, żeby myśleli tylko o najbliższym pojedynku, ponieważ czasami los może nas ukarać i przynieść porażkę w meczu z Poznaniem. Gdybyśmy zlekceważyli i nie przygotowali się do najbliższego meczu, a do meczu z Legią. Tylko i wyłącznie skupiamy się na najbliższym pojedynku. Zespół wygląda na dzień dzisiejszy świetnie. Forma zespołu jest na totalnej górce. Mam nadzieję, że uda się to utrzymać do meczu w Warszawie. Do 15 otwarte jest okienko transferowe w pierwszej lidze. Sądzę, że skład chyba jest zamknięty. Tak, już wcześniej mówiliśmy o tym, że zamykamy skład. Na pewno z dwóch względów. Pierwszy względ jest względem finansowym. Nie stać nas na żaden inny transfer. Drugi wzgląd jest taki, że nawet jakby było nas stać, nie szukalibyśmy już nic więcej, ponieważ nie mamy takiej potrzeby na żadnej pozycji. Nowy gracz by się nie zmieścił. Krzyśka Krajnickiego nie ma już w zespole definitywnie. Krzyśka Krajnickiego w zespole nie ma, ale zgodziliśmy się pójść na taki układ, że jeżeli Krzysiek do playoffów ukończy rehabilitację po przebytym zabiegu na podwójną przepuklinę lędźwiową, będzie mógł dołączyć do drużyny do trenowania i lub do ewentualnego grania, jeżeli ten zabieg by się udał. Wiem, że teraz na dniach ma on się odbyć i Krzysiek zacznie rehabilitację. Jest taka możliwość, że grając długie playoffy, na początku playoffu mógłby zacząć trenować i ewentualnie przy jakichś kontuzjach mógłby nam jeszcze pomóc, więc nie zamykamy mu drogi. Krzysiek jest zawodnikiem do Alei Krośnieńskiej klubu. Jest zawodnikiem Krosna, natomiast miał też możliwość poszukania sobie jakiegoś klubu przed tym zabiegiem.
nie skorzystał z tego, zdecydował się na zabieg, więc jeżeli w tym roku jeszcze miałby na tyle szczęścia, żeby mógł wrócić do gry, no to jeżeli gdzieś, to właśnie u nas.